Dominiko, byłem świadkiem Twojego ślubu z Michałem Wiśniewskim. Mazury, słońce, woda, tort, 7 pięter. I 7 lat byliście małżeństwem i nagle rozwód. Dlaczego? I zostało jezioro, słońce. Właściwie tortu już nie ma dawno. Znaczy ja w ogóle nie chcę tego komentować, no bo co tu komentować, nie będę opowiadała 7 lat, co się wydarzyło, ja tu mogę zrobić świetną psychoanalizę, ale nie o to chodzi, stało się jak się stało, jestem tu i teraz, czyli jestem po rozwodzie i myślę, że zakończę swoją odpowiedź na to pytanie. Jest więcej plusów czy minusów bycia z gwiazdorem? Kurczę, to jest tak ciężko powiedzieć, bo ja szczerze powiedziawszy, no jakby mój tata też był bardzo znany, więc dla mnie to nie było coś takiego wow, z czym się spotkałam przy Michale. Ja myślę, że jest tyle samo plusów, ile minusów. A te minusy, jakbyś mogła nam powiedzieć, zdradzić? Mogę powiedzieć. W ogóle już nie chcę rozmawiać na temat swojego byłego męża, bo to jest mój były mąż i jakby nie widzę za bardzo sensu tego kontynuować. A czy rozwód? To ujmujesz w kwestii takiej nowego początku, czy bardziej w kwestiach porażki? Zdecydowanie nowy początek. Ja uważam, że porażki, jakkolwiek by na to nie patrzeć, czy jakieś takie słabsze momenty w życiu są po to, właściwie to one są potrzebne do samorealizacji, czy tam samodoskonalenia. To nie jest tak, że ja się cieszę, że miałam rozwód, teraz wow, lecę dalej, ale zdecydowanie postrzegam to jako początek czegoś nowego. Zresztą myślę, że nie da się tego inaczej postrzegać. Musiałabym teraz siedzieć i płakać, jakbym to inaczej postrzegała. Płacz niewskazany. Nowy początek to może i też nowy partner. Nie mam jeszcze nowego partnera. Chciałabym się bardzo tu pochwalić takim misterem swoim, ale nie. Ja myślę, że w ogóle po każdym związku potrzeba trochę czasu pobyć samemu ze sobą. To też nie jest tak, że się zamykam czy odrzucam, ale też z drugą strony nie mam parcia i nie biegam i nie szukam. Co ma być, to będzie. Natomiast trochę teraz mam taki czas, może żeby przemyśleć, przeanalizować, trochę pobyć sama ze sobą i poznać swoje potrzeby, żeby je później mógł ktoś realizować.